Ludzkiemu działaniu w sporcie poświęcony był panel dyskusyjny, który odbył się 22 października na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Zorganizowało go Koło Naukowe Austriackiej Szkoły Ekonomii UMCS. Poprzez dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy panel, chcielibyśmy pokazać, że ekonomia to nie jest tylko wiedza zapisana w książkach, nie jest to sucha teoria ekonomii, ale ekonomia może także w ciekawy sposób opowiadać o zjawisku zwanym sportem, czym jest sport. Zazwyczaj ekonomię definiujemy jako naukę o ludzkim działaniu, ale to ludzkie działanie także się w sposób specyficzny przejawia poprzez sport. Na przykład kibica można uznać jako specyficznego konsumenta, zaś profesjonalnego, zawodowego piłkarza czy piłkarkę ręczną jako zawodowego i profesjonalnego, specjalistycznego pracownika. Duże znaczenie ma efekt współpracy, co w sporcie drużynowym, jakim jest piłka ręczna, ma również szczególne znaczenie. Gośćmi koła byli przedstawiciele, w tym zawodniczki wielokrotnego mistrza Polski w piłce ręcznej kobiet klubu MKS Lublin. Zostaliśmy zaproszeni przez Koło Naukowe, abyśmy porozmawiali o tak jakby marketingu, tak? Marketingu w sporcie, zarządzaniu trochę w sporcie, ostatnich naszych kampaniach internetowych, które przeprowadziliśmy. No i właściwie takim sukcesie marketingowym, który jest połączony oczywiście za każdym razem z sukcesem sportowym. W klubie mamy taką zasadę, że wszyscy biorą udział w budowaniu marki, tak? Bo na tym to polega. W tym roku mamy atomowy sezon. Akcja jest wzorowana na postaciach superbohaterek. Na tą chwilę mamy 6 superbohaterek, które już powstały. To są zawodniczki, które mają zrobione specjalne stroje, second skin, które specjalnie się nazywają. Zostali włączeni w całą akcję kibice. Biorą udział w konkursach, otrzymują za to oczywiście nagrody. Więc to jest taka super drużyna, która no, ma na celu oczywiście zdobyć 21 złoto. Podczas spotkania goście odpowiadali na pytania organizatorów oraz licznie zgromadzonych studentów. Przedstawiciele lokalnej drużyny mówili m.in. o zarządzaniu profesjonalnym klubem sportowym, jego działalności marketingowej czy życiu codziennym profesjonalnego sportowca. My naprawdę bardzo dużo czasu spędzamy na treningach, na jakichś wyjazdach, na kadrach narodowych, także posiadanie jakiegoś jeszcze hobby, jakiejś odskoczni jest bardzo ważne. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że lubię bardzo jogę, medytację. To są rzeczy, które mnie wyciszają, bo na co dzień w swoim życiu mam tyle tych bodźców, które dostaję na treningu, na meczu, że potrzeba mi jest takiej chwili dla siebie. Takie akcje marketingowe to jest nasz obowiązek, ale my myślę, że bardzo chętnie udzielamy się w nich i jest to dla nas fajna zabawa. Jest to jakaś odskocznia też od piłki ręcznej, robimy coś innego. Czasem to są właśnie jakieś krótkometrażowe filmiki. Czasem to są wypady do szkół, właśnie na uniwersytety czy do przedszkoli. Myślę, że to jest bardzo fajne, żeby promować piłkę ręczną i żeby szerzyć w jak największym gronie.